Taylor Dudley, lat 35, z Lansing w stanie Michigan, został zatrzymany przez rosyjską Straż Graniczną w kwietniu 2022 roku po przekroczeniu granicy z Polski do Kaliningradu. Był w Polsce na festiwalu muzycznym i nie jest jasne, dlaczego przekroczył granicę. Weteran amerykańskiej marynarki wojennej, który był przetrzymywany w Rosji od prawie roku, został w czwartek zwolniony z rosyjskiego aresztu. 12 stycznia 2023 roku, Rzeczpospolita.